Następny panel pod tytułem Czego uczy nas historia? Przedstawiam naszego gościa. Janusz Waluszko opowie o protestach przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. Oddaję Januszowi głos. Najpierw powiem o ilustracjach. To jest przypadkowe, bo nie wiedziałem, że będą potrzebne. Na szczęście trochę ilustracji się znalazło na USB, które miałem przy sobie, więc będą się niektóre powtarzać, niektóre będą chaotycznie pokazane, znaczy nie po kolei z wszystkich akcji, ale to jest tylko jako takie tło ilustracyjne. Nie najważniejsze. Chciałem opowiedzieć o kampanii antyżarnowieckiej. Pierwszej niejako kampanii organizowanej na dobrą sprawę w Polsce. Jeszcze zaczęła się jeszcze w PRL-u, skończyła się w III RP. Miała miejsce niejako na przejściu z jednego do drugiego systemu. I jej dzisiaj wiele osób, wiele opracowań podaje, że jest to niejako kampania, akt założycielski ruchu ekologicznego w Polsce w dużym stopniu. Dlatego, że wiele inicjatyw, które w to wchodziło, wiele osób, które w to wchodziło, potem zaczęło robić różne inne inicjatywy. Więc niejako są to takie korzenie na skalę masową, bo wcześniej oczywiście istniały ruchy ekologiczne, zarówno oficjalne typu Liga Ochrony Przyrody, jak i nieoficjalne, ale miało to znaczenie z reguły albo regionalne, albo nie wiem jak to nazwać, środowiskowe, że mało kto poza samymi ekologami wiedział o ich działalności. Jeżeli chodzi o budowę elektrowni atomowej, planowano budowę zresztą kilku elektrowni już w latach 60. No ale z wielu względów do tego nie doszło. Z tego co rozmawialiśmy z atomistami, chodziło o to, że oczekiwano od Rosjan, że otrzymamy bezpieczne reaktory, ale takie reaktory były związane z reguły z no, militarną stroną, wobec czego oni nie chcieli ich dać, bo nie ufali. No i efekt był taki, że inne kraje socjalistyczne, praktycznie wszystkie kraje socjalistyczne, poza może Albanią, która nie współpracowała ze Związkiem Radzieckim, miały elektrownie atomowe, a Polska nie. Zaufano dopiero w stanie wojennym, kiedy do władzy doszło wojsko i to był pierwszy akt w ogóle, jaki po wprowadzeniu stanu wojennego, pierwszy dekret, jaki się pojawił, to był właśnie o uruchomieniu budowy elektrowni Żarnowiec. Przy czym jest to o tyle ciekawe, że było to robione niejako, nazwijmy to od czapy, bo na przykład prawo atomowe, czyli podstawa prawna takiej niejako inwestycji, powstała dopiero w kwietniu 1986, na dwa tygodnie przed awarią w Czarnobylu. Czyli było to robione dosyć, nazwijmy, spontanicznie, co zresztą, jak potem nawet Służba Bezpieczeństwa, jak analizowała budowę, tam było kilka tak zwanych SOR-ów, czyli spraw operacyjnego rozpoznania, to tam było bardzo dużo afer kryminalnych. Z mięsem kradzionym ze stołówek, z betonem, który płyta pękła pod reaktor już w trakcie budowy, na szczęście nieskończonej. Z delegacjami, na przykład ludzie otrzymywali pieniądze za rozłąkę z rodziną mieszkając po drugiej stronie ulicy. Sekretarz dyrektora ukradł 20 milionów i tam co chwila takie rzeczy się działy. Zatrudniano osoby całkowicie przypadkowe, nie mające zielonego pojęcia o budowach tego typu, chociaż w Polsce byli specjaliści, na przykład człowiek, który budował elektrownię Chmielnicki na Ukrainie, ale ich nie zatrudniono. Zatrudniono przypadkowe osoby, tak jak mówiłem, na przykład więźniów kryminalnych czy studentów. No i różne rzeczy dziwne się działy. Ochrona Żarnowca, ponieważ była zamieszana w różne kradzieże i tak dalej, nikt nie traktował jej poważnie i na przykład w pracy takiej, bo jest taka praca o ochronie obiektów atomowych w Polsce, napisana przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa w szkole w Legionowie, która mówiła wprost, że po prostu im nawet nikt nie chciał się legitymować z pracowników wchodząc czy wychodząc, bo traktowali ich z pogardą.
No ale to mniejsza. Jeżeli chodzi o budowę, nadawałaby się całości do kryminału na wielu etapach, łącznie z etapem końcowym, o którym powiem na końcu może jedno, dwa zdania. Natomiast chciałem powiedzieć bardziej o protestach społecznych przeciwko budowie elektrowni. I pierwszym takim elementem protestów to były listy pisane do władz przez różne środowiska, podpisywane petycje, o których tak naprawdę mało wiadomo. Wiemy, że takie zdarzenia miały miejsce, ale żadnych konkretów poza kilkoma wypowiedziami nie udało nam się namierzyć, nie udało nam się znaleźć. Nam, mówię o mnie i o świętej pamięci Tomaszu Burku, głównym niejako uczestniku kampanii antyżarnowieckiej, a później razem ze mną głównym badaczu historii tego zdarzenia. Nie udało nam się nigdy dotrzeć do jakichś konkretnych materiałów typu, nie wiem, przykład takiego listu, czy nawet opis szczegółowy. Wiemy, że miały miejsce w pierwszej połowie lat 80. Sam fakt, że jest problem nawet dziś, po tylu latach, ze znalezieniem jakichkolwiek informacji, świadczy o tym, jak było to nieskuteczne, bo nie docierało to nawet do opozycji. Ja już nie mówię do władz czy do społeczeństwa. Do władz być może tak przez Służbę Bezpieczeństwa, która informowała o takich działaniach. Ewentualnie jak ktoś wysłał takie listy, no to może też dotarły, ale nie pozostał ślad po tym. Drugim takim elementem to były pierwsze teksty o tym. Pierwszy tekst pojawił się bodajże w październiku 85 w piśmie Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego z Gdańska anarchistycznym Homek. Napisała go dziewczyna, która współpracowała prawdopodobnie z Polskim Klubem Ekologicznym, ale nie z Gdańska, bo wówczas jeszcze nie istniał po przerwie w stanie wojennym, ale z Krakowa. Do dzisiaj nie możemy niestety ustalić skąd niejako dowiedziała się o temacie, że taki temat istnieje. Niestety też jest to osoba, która nie żyje i nie ma jak zapytać nawet. I był to artykuł właśnie ostrzegający przed budową. I to jest o tyle ważne, że to było pół roku przed Czarnobylem. Więc to jest jakby taki pierwszy głos w tej sprawie, jeszcze zanim w ogóle ktoś pomyślał o tym, że to może być problem. Wtedy jeszcze było to ostrzeżenie teoretyczne. Pół roku potem okazało się, że nie jest to już teoretyczne. Jeżeli chodzi o takie zdarzenie, znaczy w Gdańsku 1 maja 85 doszło do rozruchów, które doprowadziły do pogromu ZOMO, dosłownie do polowania na ZOMOwców i wszyscy spodziewali się podobnego zdarzenia w następnym roku. Władze przygotowały się bardzo starannie do niejako reakcji obronnej. Sztaby donosiły tam o szkoleniach terrorystów w lesie, w strzelaniu z broni itd., itd., umundurowanych bojówkach, no cuda nie widy. I wszyscy siedzieli w napięciu, oczekując, co się stanie. Całe ministerstwo było zgromadzone w dniu 1 maja. I jest raport z tego bardzo ciekawy, bo kończy się takim stwierdzeniem, że tam oczywiście kolejne pochody przeszły, nic się nie stało, bo w Gdańsku w 85 został rozbity pochód rządowy po prostu. I oni spodziewali się czegoś podobnego, także w różnych innych miastach. No i nagle się okazało, że no, jakimś cudem nic się nie stało. I jest ostatnie zdanie, brzmi mniej więcej tak. O godzinie 20 Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała, że wprawdzie skażenie powietrza jest w normie, natomiast skażenie gleby, czy odwrotnie, już nie pamiętam w tej chwili, wykazuje zanieczyszczenia. No i to jest taka, jest przedziwna sytuacja, bo to jest jakby moment, w którym komunizm się załamał. Okazało się, że nawet pacyfikacja protestów społecznych nic nie dała wobec awarii w Czarnobylu, a klasycznym przykładem tego jest oczywiście to, co się stało w Związku Radzieckim. To na filmie Bój o Czarnobyl Gorbaczow opowiada, że on, szef KGB i szef partii, był oszukiwany przez atomistów, którzy twierdzili, że nic się nie stało w Czarnobylu.
I on mówi, że on musiał wysłać swoich agentów, żeby się dowiedzieli, co się naprawdę stało. No i w momencie, kiedy tak się okazało, że to jest ten etap już degeneracji tego środowiska, on postanowił zacząć współpracę z Zachodem, bo na początku przez kilka dni nie było informacji żadnych. Dopiero Szwedzi jak wykryli, to się zaczął szum po kilku dniach. I on po prostu postanowił otworzyć się, zacząć ujawniać informacje. To jest słynna własność i pierestrojka. Od tego się zaczął niejako rozpad systemu komunistycznego już na skalę taką nie samej Polski, w której już ten system istniał tylko dzięki przemocy, ale także na skalę całego systemu. Także było to znaczące wydarzenie w skali międzynarodowej. No i oczywiście dla Polski było to bardzo ważne ze względu na to, że znaczna część zanieczyszczenia poszła na Polskę. W tym momencie na przykład władze, żeby ukryć stan zanieczyszczenia, pozabierały aparaty do badania radioaktywności z różnych instytucji publicznych, typu Akademia Medyczna na przykład, czy tego typu ten. Został praktycznie tylko chlor i tam był człowiek, który na przykład badał to prywatnie i notował sobie, mówię o Zbigniewie Wołoszynie, który pewnego dnia wyszedł z domu z wszystkimi notatkami, poszedł do budynku naprzeciwko swojego miejsca pracy, wyskoczył oknem, notatki po drodze znikły. Jest to jedna z ofiar stanu wojennego, o której dzisiaj mało kto pamięta i mało kto wie. Sprawa do dzisiaj nie została wyjaśniona. Najprawdopodobniej został zabity przez Służbę Bezpieczeństwa, a jego niejako notatki znikły. Zresztą podobne zdarzenie miało miejsce w pewnym sensie w Gdańsku, bo na przykład Gdańskie Towarzystwo Naukowe opublikowało raport po Czernobylu, taki społeczny nazwijmy to, i nastąpiło włamanie i kradzież większości nakładu plus dokumentów źródłowych z Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Zresztą dzisiaj w wielu bibliotekach tego dokumentu już się nie znajdzie, bo po prostu znikł w międzyczasie w różnych dziwnych okolicznościach i w praktyce pojedyncze egzemplarze tego dokumentu istnieją do dzisiaj. Ale to wracając do jakby działalności społecznej, to pierwsze jakby protesty, takie już nie typu pisanie do władz czy informowanie o istnieniu problemu, ale wyjścia na ulicę, miały miejsce właśnie po awarii w Czarnobylu, najpierw we Wrocławiu, 2 i 9 maja, kiedy zorganizowano sitting, a potem marsz kobiet z wózkami, z dziećmi. Tu zresztą będzie na zdjęciach widoczne. To w celu niejako żądania poinformowania o tym, co właściwie się stało. I w Gdańsku z kolei były dni uczelni i studenci, zresztą rzecz ciekawa, bo do dzisiaj nie udało nam się ustalić dokładnie, kto to robił, mimo że mamy kilkadziesiąt zdjęć z kilku źródeł. I na tych zdjęciach widać ludzi, ale nie wiemy. Prawdopodobnie byli to działacze ekologiczni związani z oficjalnymi organizacjami studenckimi typu SZSP, czy tam Naukowe Koło Chemików z UG. Oni na dniach uczelni po prostu zorganizowali protest wyglądający bardzo widowiskowo, tu zresztą będą zdjęcia z tego, w ten sposób, że mieli i orkiestrę, i kilkadziesiąt plakatów, i przepłynęli z Gdańska do Sopotu statkiem, i tak dalej, i tak dalej. Nie było jakby kontynuacji tego zdarzenia, także do dziś nie wiadomo, kto to robił, i nie udało nam się też ustalić. To jest też taka ciekawostka jakby. O, to jest chyba na przykład to, 7 maja 86 roku. No i oczywiście potem akcja w Krakowie 1 czerwca na Dzień Dziecka, po mszy w katedrze wawelskiej, około 1000 osób przeszło ulicami Krakowa, żądając informacji i tak dalej. To był początek jakby zdarzeń typu demonstracje. Potem demonstracje pojawiały się co jakiś czas, głównie z okazji rocznicy Czernobyla. Były to zarówno akcje typu sittingi czy dachingi, jak to się nazywało. Sitting to polega na siadaniu na ziemi. Daching polegał na tym, że wchodziło się na jakiś dach czy rusztowania,
dzięki czemu akcja dłużej trwa, bo zanim milicja czy służba bezpieczeństwa weszła na to rusztowanie, no to zawsze można było ten transparent dłużej podtrzymać i dzięki temu więcej osób to zobaczyło. Akcje były robione oczywiście przez, głównie przez działaczy Ruchu Wolności i Pokój. I co ciekawe, oni apelowali na przykład o nieprzyłączanie się do akcji, a zwłaszcza nie bronienie ich w sposób czynny w momencie aresztowania. Co ludzie bardzo chętnie robili i zdarzało się tak, że niestety wbrew lipowcom byli odbijani lipowcy. To były też zdarzenia takie, no powiedzmy, elitarne, ale już na ulicy. Robiło to 5-10 osób, robili na przykład zbieranie podpisów, tutaj też będą zdjęcia z tego. Zbieranie podpisów na ulicy przeciwko budowie elektrowni w Żarnowcu czy innym w celu wysyłania do władz. Chociaż mówię, to się odbywało niejako doraźnie, głównie rocznicowo. I przede wszystkim z okazji rocznicy, bo w tym momencie WIB był zajęty głównie kampanią przeciwko służbie wojskowej. Kampania, która zakończyła się w 1988 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, sukcesem, to znaczy jeszcze za komuny, przyznaniem prawa do zastępczej służby cywilnej osobom odmawiającym służby wojskowej oraz zniesieniem wprowadzeniem zmian w przysiędze wojskowej, gdzie poprzednio była przysięga na kierowniczą rolę partii i sojusz ze Związkiem Radzieckim, więc wiele osób odmawiało tego typu przysięgi. I to był jakby początek, z tym, że to wszystko to były protesty, które nie nazwałbym kampanią. To było niejako przygotowanie do kampanii. To było poinformowanie najpierw samych siebie, czyli działaczy opozycyjnych, czy społecznych, czy jak to nazwać, czy ekologicznych, protoekologicznych, o tym, że jest taki problem, to jest ten pierwszy okres, a potem o wyjście na ulicę i poinformowanie społeczeństwa o tym, że jest taki problem. Ale to wszystko, gdyby się na tym miało skończyć, no to po prostu nie byłoby żadnego efektu i byłoby to po prostu... No, jak to kolega nazywał, protest przeciwko organizacji świata w ogóle. Tymczasem kampania prawdziwa zaczęła się w 1988-1989 roku, poza jednym zdarzeniem wcześniej. Mówię o 1987, o Międzyrzeczu. W Międzyrzeczu władze postanowiły w bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, gdzie są między innymi siedliska nietoperzy, plus no oczywiście zabytkowe bunkry i tak dalej, postanowiono urządzić składy odpadów radioaktywnych. I tam doszło do protestów, przy czym protesty te miały już charakter masowy. W ostatnim marszu brało udział, w miasteczku, które miało tam 3 czy 4 tysiące, brało udział prawie 5 tysięcy osób, dlatego że przyjechali miejscowi, okoliczni chłopi między innymi, no plus oczywiście wspierający to działacze ekologiczni z różnych miast, przede wszystkim z Poznania, bo to najbliżej Poznania było. Marszów było kilka, mniej więcej co miesiąc, przez prawie cały rok. Przy czym w momencie, kiedy we wrześniu bodajże doszło do pobicia działaczy, doszło do głodówki w kościele. No i właśnie potem, po zakończeniu głodówki, do tego największego marszu i tu bardzo ważna rzecz, przeciwko tym składom wypowiedziały się miejscowe władze, to znaczy zarówno Rada Narodowa, jak i przedstawiciele ZSL, Stronnictwa Demokratycznego i PRON-u. Podobnie zresztą było w kilku innych miejscowościach, między innymi w Różanie, gdzie są do dzisiaj składy odpadów radioaktywnych w dawnych carskich bunkrach, czyli fortach właściwie. Czy w gminie Obrzysko, niedaleko Klempicza i w paru innych miejscowościach, gdzie także władze te, no praktycznie wszystkie organizacje społeczne poza PZPR wypowiedziały się przeciwko organizowaniu tam składowisk odpadów radioaktywnych. I w praktyce
to jest element przesądzający, bo ja teraz jak dzisiaj się próbuję wznowić pomysł z budową elektrowni atomowej, no to jest kwestia zasadnicza. Kto ma, znaczy jak władze mają zamiar rozwiązać kwestię odpadów radioaktywnych? Bo oczywiście można opowiadać o bezpiecznej elektrowni, ale nikt nie będzie chciał mieć składów odpadów radioaktywnych, zwłaszcza, że nic z nich nie będzie miał. Żadnych pożytków, żadnych zysków i tak dalej, natomiast skażenie na pewno, także skażenie wywołane przez transporty odpadów radioaktywnych i inne tego typu rzeczy. Jeżeli ten problem nie będzie rozwiązany, to w praktyce cała reszta już nie ma sensu, bo no nie da się zrobić elektrowni atomowej bez składów odpadów radioaktywnych. I to była pierwsza jakby klęska taka władz PRL-owskich na drodze do budowy elektrowni atomowych. Jak powiedziałem, było planowane około 10 elektrowni, głównie wzdłuż Wisły, czasem też Warty i Odry, głównie właśnie w takich środowiskach, no i nad morzem, Darłowo, Żarnowiec i parę innych. Pierwszą elektrownią, jaką zaczęto budować, to był oczywiście Żarnowiec i tam prace zaszły już dosyć daleko. Ona zresztą jako ostatnia została zamknięta. Drugą był Klępicz w Wielkopolsce. Tam praktycznie przygotowano tylko plac budowy i nie wyszło to dalej. Kolejną było Darłowo, tam w ogóle chyba nic nie zdążyli zrobić. Jak czytałem raporty później Służby Bezpieczeństwa, w praktyce wszędzie mieszkańcy byli przeciwko i różnica polegała tylko i wyłącznie na tym, że w jednych ośrodkach już były zorganizowane środowiska opozycyjne i zaczynały protesty, a w innych po prostu tylko było niezadowolenie, ale nikt nigdzie nie chciał, żeby u niego było to budowane. Także władze miały pełną świadomość, że jest to no, budowa bardzo niepopularna i że napotka opór społeczny. Było to tylko kwestią czasu lub zorganizowania się ludzi. Z takich po drodze ważnych rzeczy warto wspomnieć o Siechnicach, czyli o hucie koło Wrocławia, która zanieczyszczała wodę Wrocławia. Dlaczego to jest ważny protest? Po pierwsze oczywiście ze względu na tematykę ekologiczną, czyli wyjście poza tą standardową tematykę walki z komuną, która była w latach 80. Po drugie, ze względu na charakter tego protestu, który podobnie jak międzyrzecki odbywał się w mieście, czyli we Wrocławiu. To ja powiem potem dlaczego. Nikt nie jechał do Siechnic i tam nie protestował przed hutą, tylko protestowano na rynku we Wrocławiu. Protest ten po kilku kolejnych co miesięcznych marszach zakończył się sukcesem, hutę zamknięto. I teraz przychodzi rok 89 i zaczynają się, akurat mniej więcej dokładnie jak były rozmowy okrągłego stołu, zaczynają się protesty w Gdańsku, w Darłowie, w Poznaniu i w niektórych innych miejscowościach Wielkopolski. Przy czym w Darłowie i w Wielkopolsce są to protesty, nazwijmy, lokalne, to znaczy oni protestują przeciwko swoim elektrowniom atomowym, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast protest w Gdańsku był protestem przeciwko elektrowniom atomowym w ogóle, jako programowi w ogóle elektrowni atomowych. Darłowie organizowało to ekologiczna grupa Czuwanie, która zorganizowała kilka demonstracji ulicznych, no i oczywiście podpisy, konferencja ekologiczna, inne tego typu rzeczy. Częściowo połączyło się to potem z protestami na rzecz przywrócenia Solidarności, a potem na rzecz głosowania na Solidarność, jak już były wybory w 1989 roku.
Podobnie było na przykład w Wejherowie, gdzie kampania antyatomowa połączyła się z kampanią wyborczą, gdzie zresztą przedstawiciel OKP wygrał wybory bezpośrednio w starciu z wicedyrektorem Żarnowca, który był kontrkandydatem z ramienia PZPR-u. I tam doszło też do demonstracji, pierwszej zresztą w Wejherowie od stanu wojennego, to było około 6 tysięcy osób wzięło w niej udział. Podobnie było w dużym stopniu w Wielkopolsce, gdzie organizowały protesty nie grupy ekologiczne sensu stricto, które działały niejako na marginesie tego zdarzenia, do tego stopnia, że na przykład jak pytaliśmy działaczy po latach, co było, to część opowiadała, że właściwie nie wie, co się działo, bo no nie pamięta tego, nie brała w tym udziału, a część działaczy WIP-u twierdziła, że brała udział w proteście, ale nic się nie działo i tak dalej, że protest miał charakter spokojny, co jest oczywiście nieprawdą, bo na przykład protest bodajże 2 kwietnia skończył się masakrą, 200 osób rannych było, wielu zatrzymanych i prawdopodobnie była to prowokacja generała Gruby, który chciał po prostu niejako nie dopuścić do układu okrągłostołowego, bo już praktycznie po podpisaniu porozumień doszło do akcji w stylu stanu wojennego. Protesty te organizowały grupy typu, nie wiem, Solidarność Walcząca, jakieś tam organizacje narodowe i tak dalej, czyli w ogóle niezwiązane teoretycznie z działalnością ekologiczną. I one dały skutek taki, że już w tym momencie władze powiedziały czyli w 1989 roku władze oficjalnie powiedziały o tym, że nie będzie organizowana, znaczy nie będzie kontynuowana budowa w Klempiczu. Ona została zamknięta jeszcze przez rząd Rakowskiego. I w praktyce, o to jest właśnie Poznań, i w praktyce w tym momencie pozostała jedna, jedyna elektrownia, czyli Żarnowiec. Jeżeli chodzi o gdańskie protesty, one zaczęły się 24 lutego 1989 roku, przy czym pierwotnie miało być to jednorazowe zdarzenie. I był taki plan, że zacznie się mszą za ofiary Czernobyla i potem protest wyjdzie na ulicę. Ksiądz się wystraszył, powiedział, że nie. Wobec czego trzeba było wymyślić coś. Wybór padł na ulicę Długi Targ, tu między innymi właśnie zdjęcia są. Dlatego, że była to ulica piesza, wobec czego no, pojazdom z OMO było trudniej tam wjechać. Zresztą nigdy nie wjechały, w praktyce ograniczając się do blokowania ulic bocznych wokół Długiej i Długiego Targu. I druga rzecz, był to wybrany piątek, godzina 16. Dlaczego? Dlatego, że to było tak, że działacze WIP-owscy to byli zawodowi rewolucjoniści. Osoby, które nie przejmowały się niczym, z reguły nie pracowały, byli to uczniowie, znaczy studenci czy wolne ptaki, więc nie można było w praktyce wyegzekwować od nich kolegium. Jak ewentualnie ich sadzano, co się w tamtych czasach już rzadko zdarzało, to po prostu tylko nakręcano im popularność. To zresztą w materiałach SB jest wprost powiedziane, że zarówno SB tak twierdzi, jak i po prostu, że jeden z działaczy ekologicznych, Krzysztof Galiński, mówi na przykład, że gdyby, jak oni jechali na grup od Toszimka do Machowej, to gdyby tam nie przyjechała po nich milicja, to ten protest nie miałby absolutnie żadnego sensu, bo po prostu nikt nigdy by o nim nie usłyszał. Dopiero ich aresztowanie czyniło ten protest sensownym, wobec czego niejako milicja była potrzebna do tego, żeby usensownić protest i nagłośnić. I w tym momencie, znaczy nawet doszło do tego, że działacze WIP-u ścigali się, kto pierwszy osiągnie 1 000 000 złotych kolegium.
bo dostawali średnio 50 do 100 tysięcy, no więc jak się 10 razy załapało, albo nawet 8, jeżeli się dostawało jeszcze na wiązkę i tak dalej, publikacje w prasie, czyli 120 parę tysięcy, no to się załapać można było wcześniej na ten milion. No i na tych ludzi to nie robiło wrażenia, ale żeby protest miał taki właśnie charakter, jak tutaj widać na tych zdjęciach, czyli masowy, to trzeba było po prostu, żeby się pojawili inni ludzie. Ale inni ludzie, wtedy już oczywiście mówię, że aresztowań z reguły nie było, typu zatrzymanie na tam, nie wiem, kilka miesięcy, czy ja już wieloletnie wyroki więzienia, jak na początku stanu wojennego, ale wystarczyło, że zatrzymaliby cię na 48 godzin, nie przyszedłbyś do pracy czy do szkoły i wyleciałbyś. Więc ja zaproponowałem, żeby zrobić to właśnie w piątek, dlatego że w ten sposób się wychodziło w niedzielę. No i oczywiście zostało to przez WIP-owców przyjęte. I na pierwszym proteście padło hasło, że będziemy go powtarzać co tydzień aż do skutku. I akcja się zrobiła spontaniczna, samodzielna. Niejako nakręciła się do tego stopnia, że już na trzeciej akcji żaden z WIP-owców się nie pojawił. Z wielu względów. Ruch Wolność i Pokój wycofał się w praktyce wówczas, bo wielu z jego działaczy, zresztą znanych do dzisiaj jest jako ministrów, premierów, funkcjonariuszy UOP-u i tak dalej, po prostu postanowili pójść w politykę, w karierę, w inne takie rzeczy, a wówczas w okrągły stół, no i nie bardzo ich to interesowało. Ale okazało się, że to już nie jest potrzebne. Że już na trzeciej akcji, gdzie oni się nie pojawili, wystarczyło, że my jako anarchiści pojawiliśmy się z tą konkretnie flagą na dole w rogu i pojawili się rodzina Babińskich, która sami drukowali ulotki, wydrukowali ulotki na podstawie tego, co pisała oficjalna polityka. Ile szkół, ile szpitali i tak dalej można by za ten żarnowiec zbudować, nie? I rzucili te ulotki, flaga się pojawiła, ludzie zaczęli skandować, krzyczeć i tak dalej i po prostu protest już sam poszedł własnym trybem. Przy czym tutaj był problem, WIP bardzo się bał, że dojdzie do przemocy. Tak jak mówiłem, oni apelowali o nieprzyłączanie się do akcji zwykłych ludzi, bo bali się, że zwykli ludzie zaczną bić ZOMO, co w Gdańsku zdarzało się często. Tymczasem, jak tu widać, przyszło bardzo dużo młodych ludzi, także tak zwanych kamieniarzy z różnych organizacji typu Federacja Młodzieży Walczącej i tak dalej, którzy co tydzień regularnie w niedzielę przy pomocy kamieni i butelek z benzyną ścierali się z ZOMO. I Jarek Dubiel pyta, co będzie, jak przyjdą kamieniarze i użyją przemocy. Ja powiedziałem, że nie użyją. Jak ja powiem, że nie użyją, to nie użyją, ponieważ byłem jedynym dorosłym, w cudzysłowie miałem 20 parę lat, ale przy 17-18-letnich ludziach byłem dorosły. Byłem jedyną osobą dorosłą, która przychodziła na protesty ich, dzięki czemu miałem rodzaj szacunku. Jak ja powiedziałem, że mają nie bić się, to ci sami ludzie, którzy w każdą niedzielę rzucali butelki z benzyną, w każdy piątek stosowali non-violence. Tu jest nawet taka scena, gdzie dochodzi do szarpaniny z ZOMO, gdzie ZOMO mało, jeden człowiek mało oka nie stracił i tak dalej. I mimo to ludzie nie użyli przemocy, nie zaczęli się bić. Ci sami ludzie, którzy w każdą niedzielę bili się. Kupili tą konwencję, zrozumieli, na czym to polega, że w piątek się nie bijemy, w niedzielę można. To jest ważny element, o którym jeszcze wspomnę na końcu w podsumowaniu. No i w tym momencie, na początku oczywiście było bardzo dużo osób, a jeszcze było tak, że na przykład dzieci na podwórku czy w szkole mówiły o tym, że jest zadyma, przyjdź następny tydzień i przychodziło coraz więcej osób. No ale po pewnym czasie, szczególnie właśnie ludzie z FMW się wycofali z bardzo błahego powodu, no bo ile można się nie bić? W momencie, kiedy nie ma walki, no to po co oni mają tam przychodzić? Za to zaczęli przychodzić różni inni ludzie, typu na przykład tacy goście jak Wolę Być,
czyli taki oficjalny harcerski czy półharcerski ruch ekologiczny, który w praktyce już nie robili harcerze, a punki. I to szczególnie z małych miejscowości. Do tej pory niejako niezagospodarowana przestrzeń społeczna. Zaczęli przychodzić zwykli ludzie, różne organizacje ekologiczne, które istniały już wcześniej. Na przykład doszło do, w rocznicę Czarnobyla w 1989 doszło do jedynej legalnej, zaznaczam, jedynej legalnej manifestacji w Gdańsku, która została zalegalizowana chyba przez Ligę Ochrony Przyrody, ale tam robił też franciszkański ruch ekologiczny, ruch Młodej Polski polityczny jeszcze z tam końca lat 70. i parę innych tego typu organizacji. Czyli ci, którzy na ogół no, w zadymach ulicznych nie brali udziału. No i oczywiście potem przyszły wakacje. Na wakacje, wiadomo, młodzież się rozjeżdża, więc zawiesiliśmy protesty. Zresztą ostatni protest, było to chyba z 20-30 osób, przeważnie poza mną i Belfrem w wieku 15 lat, z najmłodszej grupy opozycyjnej w Polsce, która składała się z uczniów szkół podstawowych, często, czyli Twetwy. To jest, nazwa pochodzi od jakże długo męczeństwo Twetwa. W parodystycznej wersji zmęczonej pieśni patriotycznej. Akcja wyglądała już paranoicznie zupełnie, bo to było tak, że zomowcy chowali się po kątach. Młodzież biegała za nimi, próbując ich nakarmić serniczkami. W końcu dopadł w bocznej ulicy gazik, który nie mógł już się wydostać, bo został otoczony przez tłum. I goście do tego stopnia nie widzieli, co się dzieje, że... Znaczy, bronili się tylko, żeby ktoś im do buzi sernika nie włożył. Nie zauważyli, że ktoś wyciągnął pałkę i krótkofalówkę. I byli szczęśliwi, że nie dostali serniczka. Czyli już dochodziło do tego stopnia jakby wyluzowania, bo na początku to pamiętam, że pojawiło się ZOMO w bardzo dużej ilości. I na przykład bo jeszcze w drugiej połowie lat 80. Władze nie do końca wyczuwały atmosferę i na przykład happening Marzanna, topienie Marzanny w ciemnych okularach skończył się skasowaniem niemieckiej wycieczki w ciemnych okularach, skasowaniem dwóch przedszkoli idących z Marzanną i atakiem na oczywiście ludzi, którzy robili happening. No i bardzo, bardzo poważną no, akcją w stylu stanu wojennego, gdzie cały Sopot był no, pod okupacją ZOMO. W każdej ulicy poprzecznej od Monte Cassino stało po 4-5 samochodów ZOMO. Więc to, że zastanawiamy się, czemu władze nie użyły przemocy, widocznie po prostu nie widziały, co z tym zrobić. Temat był na tyle, można powiedzieć, neutralny, że władzom trudno było już pod koniec lat 80. atakować demonstracje, wprost atakować, no bo zdarzało się zatrzymania czy legitymowanie ludzi idących na demonstracje, ale no już nie atakowano samej demonstracji, co najwyżej blokowano wyjście poza Długą. Starano się, żeby nie doszło do wyjścia poza Długą. Kiedy doszło do wyjścia poza Długą, kilkakrotnego, to znaczy najpierw było tak, że usłyszeliśmy przez nasłuch radiowy, bo podsłuchiwaliśmy rozmowy ZOMO i Służby Bezpieczeństwa, że mają być zatrzymane osoby przemawiające, czyli w danym konkretnym wypadku ja i Krzysiek Skiba. Postanowiliśmy, że nie będzie zatrzymań ani niczego takiego, że idziemy na dworzec. Udało nam się przejść na dworzec, potem to zaczęło się regularnie przechodzenie na dworzec. Między innymi tak zwanym wężem, czyli ludzie brali się jeden za drugiego i stawali takim wężem i przechodzili. No i oni nie wiedzieli, co z tym zrobić, bo to nie była demonstracja, czyli zatrzymywać te pojedyncze osoby, a uwzględniając fakt, że ludzi było dużo więcej, no to było to trochę trudne. I na przykład demonstracje przechodziły przy komitecie partii. No i są takie raporty z kwietnia, że tam osoba, która dyżuruje w komitecie partii, zauważa przez okno, że przechodzi przed gmachem jakaś demonstracja, nie?
No i nie wiedzą, co z tym zrobić, wychodzi do nich sekretarz KW Kochanowski, rozpoczyna rozmowy, zaprasza ich na rozmowy do środka. Tu są zdjęcia z tego, będą gdzieś tutaj, jak siedzą przy takim stole. To jest rozmowa. Zaczynają się umawiać na spotkanie takie oficjalne w Empiku w Gdańsku, gdzie zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy Żarnowca mają prawo się wypowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. To jakby postępuje do przodu. Zaczyna być nagłośnienie tej kwestii. I pierwszy raz po dwóch miesiącach demonstracji, demonstrację zauważa nie tylko KW, ale także partyjna gazeta Głos Wybrzeża, stwierdzając i co ciekawe też Solidarność. Biuletyn Solidarności dopiero po dwóch miesiącach zauważa demonstracje antyżarnowieckie. Przy czym tekst w obu gazetach jest taki sam, że już od dwóch miesięcy trwają demonstracje. Nie? Się zastanawialiśmy, czy to ta sama osoba pisała, bo styl był identyczny, podobnie jak tego, raport tego pana z KW. I przychodzą wakacje, po wakacjach demonstracje zostają wznowione. Są już organizowane rzadziej, ale mają bardziej jakby konkretny charakter. Na jednej z nich dochodzi, i tu też są zdjęcia z tego, tam gdzie widać Annę Walentynowicz ze świeczką i Andrzeja Gwiazdę, to jest po prostu wtargnięcie do Domu Prasy w Gdańsku. Rozpoczęła się okupacja Domu Prasy z żądaniem opublikowania informacji o żądaniach protestujących. Dlatego, że mimo, że to już było po wyborach i Solidarność teoretycznie była u władzy, nadal nikt nie informował o protestach antyżarnowieckich uczciwie. A najczęściej w ogóle nie informował. Tu jest zresztą, ja potem po latach studiując archiwum żarnowieckie, znalazłem takie informacje, między innymi, gdzie Służba Bezpieczeństwa stwierdza, że TWD stwierdza, że był to genialny pomysł, żeby podrzucić nowej władzy problem starej władzy, czyli ten Żarnowiec, bo bardzo często jest tak, że ludzie zmieniają poglądy, z którymi idą do wyborów i przejmują poglądy władzy. No i tu zresztą dokładnie to się stało, o czym zaraz opowiem. No i był rodzaj pata. To znaczy, nawet mówię, przebicie się informacyjne było problemem, a co dopiero, żeby władze w jakikolwiek sposób zareagowały na to. Na przełomie października i listopada w Warszawie miało miejsce dwa zdarzenia jakby. Jednym z nich było wizyta kanclerza Niemiec, a wtedy firmy francuskie, niemieckie starały się o przejęcie Żarnowca. Koncepcja była prosta. Oni dokończą budowę, w zamian za co przez 25 lat będą mieli prąd, a potem zostawią to Polsce. Siemens konkretnie i Tractę Bell. Jeżeli chodzi o Tractę Bell, to praktycznie Belfer miał nawet na piśmie dokumenty, że Merkel i Bielecki brali od nich różne prezenty. Dlaczego wspominam o tych dwóch ludziach? Tu zresztą na jednym zdjęciu jest scena z zjazdu Solidarności, gdzie oni na zjeździe Solidarności protestowali właśnie przeciwko temu, co robił Merkel i Bielecki. Bo wtedy doszło do drugie zdarzenie w Warszawie, obok właśnie wizyty kanclerza Niemiec. To było KERM, czyli Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, który miał postanowić, co dalej z Żarnowcem. Komitet zaprosił kilkunastu naukowców, przede wszystkim zwolenników budowy elektrowni atomowej, ale także kilku działaczy takich no jak na przykład dr Jaśkowski, który był przeciwnikiem. Potem zresztą był lekarzem głodówki, bo tu jest właśnie zdjęcie z głodówki, lekarzem głodówki antyżarnowieckiej. I odbyło się głosowanie. I to jest najdziwniejsze,
bo są różne informacje na temat, jaki był wynik głosowania. 8, 9, 10 głosów za i przeciw. Mniej więcej było bądź porówno, bądź przeciwko budowie. I rzecz ciekawa, decyzja nie zapadła, ponieważ w głosowaniu wzięli udział będący tam z ramienia Solidarności dwaj obserwatorzy, czyli Merkel i Bielecki, którzy nie mieli prawa głosu, a oddali głos, który spowodował, że nie wstrzymano budowy. Kiedy oni nie mieli w ogóle prawa głosować, nie będąc uczestnikami jakby Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. A dlaczego tyle osób było przeciwko? Okazało się, że wielu atomistów, w tym projektanci Żarnowca, są przeciwko. Bo widząc, jak to jest budowane, stwierdzili, że oni nie chcą, żeby to było dokończone. I ci ludzie, którzy projektowali Żarnowiec, byli przeciw. Tymczasem Solidarność, a przynajmniej część działaczy, między innymi właśnie środowisko skupione wokół Lecha Wałęsy, nagle okazało się, że oni no przynajmniej nie protestują przeciw, jeżeli nie są za. No i w tym momencie podjęto decyzję, że trzeba zapytać o zdanie ekspertów. Powstał raport i ten raport był druzgocący dla Żarnowca. Co zrobiły władze? No więc prezes Państwowej Agencji Atomistyki, wybranych przez siebie fachowców, uznał za niewłaściwych, odrzucił raport, wybrał nową ekipę, której szefem był wicedyrektor Żarnowca, no i ci wydali właściwy raport. W 90 roku, 30 stycznia, doszło do bardzo zażartej dyskusji w Sejmie, gdzie mimo wszystko OKP zdecydowanie było przeciwko budowie, a budowy broniło SLD. Nieliczni ludzie mówili, zwracali uwagę, i to z różnych środowisk, że tak naprawdę obie strony i eksperci w ogóle tak naprawdę no, w żywe oczy często kłamią, kierując się tylko i wyłącznie politycznymi motywami, nie próbują uczciwej dyskusji. No ale w praktyce nie podjęto żadnej decyzji. Później poseł Gawlik, jeśli pamięć mnie nie myli, próbował kilka razy wracać, między innymi na Komitecie Ekonomicznym w Sejmie, ale także na posiedzeniach Sejmu do tematu, ale nie udało mu się to w praktyce. No i temat toczył się dalej. A wracając do tej Warszawy, jak się okazało, że no, powstało miasteczko antyatomowe, w cudzysłowie miasteczko, bo był to jeden namiot, ale było to prekursorskie wobec tego, co się dzieje dzisiaj, czy no, od dłuższego czasu już, że jest moda na rozbijanie się przed siedzibą Rady Ministrów z namiotami. No to pierwszym takim namiotem był namiot właśnie ekologów, którzy przez 9-10 dni w listopadzie, czyli zimą, koczowali tam na mrozie przeciwko właśnie temu, i w pewnym momencie oni się dowiedzieli. Po pierwsze już nie mogli nic zrobić, bo się ten kerm zakończył. Po drugie dowiedzieli się, że do Gdyni wpływa statek jugosłowiański, który drogą na Okulną przez tam Czechy, Jugosławię i naokoło Europy przywiózł do Gdyni części do reaktora. Pojechali do portu, żeby blokować wywiezienie tego reaktora. Pierwsze takie zdarzenie to jest oczywiście właśnie blokada. Tu zresztą będą zdjęcia z tego. Drugi moment to jest głodówka. Część osób postanawia rozpocząć głodówkę, żądając jakiejkolwiek odpowiedzi władz, podjęcia decyzji, nie? Bo władze po prostu grały na zwłokę.
nie podejmując żadnej decyzji. Mimo że na przykład Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów powiedział, że nie ma znaczenia, jaka będzie decyzja, czy za, czy przeciw, ale musi być natychmiastowa, ponieważ każda dalsza zwłoka powoduje coraz większe koszta. Czyli bez względu, czy jesteśmy za budową, czy jesteśmy przeciw budowie, granie na zwłokę i niepodejmowanie decyzji jest bardzo szkodliwe. Zarówno społecznie, jak i ekonomicznie, jak i dla samej budowy, ewentualnie kontynuowanej lub niekontynuowanej. Potem tą głodówkę przeniesiono, ponieważ wiadomo, grudzień zaczął się i zaczęło być coraz zimniej, oni się przenieśli do akademików Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie i tam rozpoczęto głodówkę bezterminową, uznając, że jeśli władze nie podejmą decyzji, to oni są gotowi umrzeć. Był to już stopień skrajnej determinacji, przyjeżdżali do nich różni ludzie, między innymi tam od Wałęsy, przyjeżdżał biskup gdański, przyjeżdżali różni inni aktywiści, działacze ekologiczni i tak dalej, namawiać ich do przerwania tej głodówki. Oni odmówili, nie chcieli rozmawiać w ogóle. No i nie wiedziano, co z tym będzie. W pewnym momencie, bodajże 15 grudnia, już teraz dokładnie daty nie powiem, w momencie, kiedy oni byli dzień wcześniej, zostali zaproszeni na taki wielki koncert Solidarność przeciwko apartheidowi w związku z wydarzeniami w RPA, gdzie między innymi występowali Trinket Brothers, czy jak to jest, ci później, którzy z Trywonie Tutki zaczęli robić zespół wspólny. I tam bardzo duży koncert był taki w hali Stoczni i w tym momencie, kiedy oni wrócili do tych akademików z tego koncertu, jako honorowi goście byli zaproszeni, nagle się okazało w środku nocy informacja, że wywożą reaktor. Kilka osób szybko wsiadło w taksówki, pojechało do Gdyni i tutaj nawet chyba są zdjęcia z tego. Zaczęli rzucać się pod koła tego wielkiej takiej maszyny, to była maszyna no, jak dwa te pokoje, wielokołowy pojazd i ona wywoziła po kolei części. Pierwszy transport się udał, z drugim były już problemy, przy trzecim już się nie udało, bo zaczęli się gromadzić ludzie zawiadomieni, bo to trwało już kilkanaście godzin. Zaczęło się gromadzić coraz więcej ludzi. Tam doszło zresztą do pobicia, sprawa trafiła do prokuratury, bo pijani pracownicy żarnowca pobili ich przy obecności, już nie wiem wówczas, czy to była milicja, czy już policja, która nie reagowała w ogóle, udając, że nic nie widzi. Sprawa nie wiadomo by jak się skończyła, ale właśnie mówię, zaczęli się gromadzić ludzie i podpisano porozumienie, którego gwarantem była między innymi Solidarność, że części trafiają do bazy wojskowej w Babich Dołach i nie mogą być z niej wywiezione i obie strony mają prawo kontroli tego faktu, to znaczy mają prawo wchodzenia tam. Zbliża się nam koniec dobrze czasu i ja szybko dokończę. Chciała, żeby jeszcze było dobrze, odrobina na dobrze. Ja szybko dokończę. No i w tym momencie głodówka, kiedy już był bodajże 40 dzień głodówki i było krok od przekroczenia magicznej bariery tam 40-50 dni, kiedy już się nie można cofnąć z głodówki, można tylko umrzeć. Działacze katolicy z KIK-u zaproponowali referendum społeczne razem z wyborami. Do referendum miało dojść właśnie razem z wyborami samorządowymi. I w tym momencie, na tydzień przed, okazało się, że władze odmówiły referendum, na które się zgodziły wcześniej. Więc zorganizowano referendum społeczne.
Całkowicie społeczne. Do jakiego stopnia to na przykład, że materiały do referendum, czyli karty do głosowania i te karty skrutacyjne, no i wszystko porozwozili na przykład goście. No kto może dotrzeć do każdej miejscowości, nawet najmniejszej w województwie? Okazało się, że na przykład Browar Gdański. I pracownicy transportu Browaru Gdańskiego porozwozili dokumenty po miejscowościach. Udało się zorganizować kilkaset komisji. W referendum wzięło udział 40 parę procent, czyli około 400 tysięcy osób. Było to największe na świecie społeczne referendum, jakie się odbyło. Było głosowanie tam, gdzie na przykład się dało zorganizować, na przykład jak było w szkole, to się robiło w innej sali, nie? Czy na przykład na holu. Jak wybory były na przykład w sali, to na holu robili referendum. Ale były takie sytuacje, że nie było miejsca, no to oni robili w autobusie, a raz nawet w małym Fiacie, gdzie w środku samochodu stała urna, a komisja stała naokoło samochodu i wchodziłeś do samochodu, głosowałeś i wychodziłeś z drugiej strony drzwiami. Referendum paradoksalnie uwiarygodnili tak zwani mężowie zaufania z Żarnowca, bo wprawdzie oni podważali wyniki głosowania i tak dalej, ale stwierdzili, że w praktyce w każdym wypadku przegrali. Różniło się co do tego, że niby inaczej się głosy rozłożyły, ale tak naprawdę sami przyznawali, że nawet tam, gdzie była budowa, w rejonie budowy, gdzie goście korzystali bezpośrednio z budowy oraz gdzie byli pracownicy, i tak przegrali ten referendum. 80 parę procent było przeciwko. No i nadal się nic nie działo. I w tym momencie Belfer, czyli Tomek Burek, postanowił, że skoro się nie dało w Gdańsku, skoro się nie dało w Warszawie, to trzeba pojechać na zachód. No i zorganizował, pojechał do Wiednia, do centrum tam Zielonych, którzy postanowili zorganizować protest Dzień Solidarności z Polską 31, w rocznicę 10. Solidarności. Protesty między innymi w Warszawie też był, ale największe miały miejsce w Paryżu i w Sztokholmie, gdzie po prostu Greenpeace zajął polskie ambasady. W wypadku Sztokholmu ma to o tyle znaczenie, że 1 września czy 2 września odbywała się w Ronneby na południu Szwecji konferencja państw bałtyckich w sprawie ochrony środowiska. I polski premier tam pojechał, ale się okazało, że ambasador nie pojedzie, bo musi pilnować ambasady, bo ambasada była okupowana, nie może opuścić, tak jak kapitan na tonącym okręcie musi pozostać. No i premier został bez dokumentów jakichkolwiek, nie wiedział, co ma mówić. Mówię konkretnie o panu Mazowieckim. Skandynawowie pytają w pewnym momencie, co z Żarnowcem. No i on, nie wiedząc co powiedzieć, powiedział, no to na 15 lat zamykamy. No i się okazało, że 4 września faktycznie rząd podjął taką decyzję, później to potwierdził Sejm. Przy czym faktycznie po 15 latach, jak widać, wskrzeszono pomysł. Tutaj jeszcze tylko dwa zdania, krótkie. Sejm przyjął decyzję o tym, że można wrócić do tematu energetyki jądrowej tylko pod warunkiem, że będą spełnione wymogi bezpieczeństwa i będzie przeprowadzone referendum społeczne. No i co ciekawe, te drugie zdanie z opublikowanego dokumentu uchwały Sejmu, to jest pierwsza sprawa karna, która powinna się odbyć, znikło. Wystarczy sobie porównać uchwałę podjętą, zapis z dziennika i potem to, co zostało opublikowane. Nagle się okazało, że treść uchwały sejmowej się zmieniła. Druga sprawa karna, która powinna nastąpić, to jest pytanie, co się stało z pieniędzmi z Żarnowca. Kilka kont z miliardowymi sumami znikło. Protestowali pracownicy Żarnowca do tego stopnia, że nawet robili głodówkę. O to jest właśnie z okupacji Domu Pracy. No i oczywiście NIK stwierdził, że jest coś nie tak i tak dalej, ale po prostu niestety nam się nie udało
wygrzebać dalej sprawy, ponieważ no, prowadzimy swoje i wówczas protesty i działania przy okazji niejako, nie jesteśmy zawodowymi działaczami, więc nie możemy dostatecznie dużo czasu poświęcić na to. Nie udało nam się dotrzeć do tego i wyjaśnić tej sprawy. W każdym razie na pewno sprawa nie skończyła się żadną konkluzją, nikt nigdy nie wykrył, co się stało z tymi pieniędzmi. Prawdopodobnie nowa władza się na nich uwłaszczyła. I nawet kolega sugerował, że powrót do Żarnowca ma miejsce po to, to jest właśnie Tomek Burek, że powrót do Żarnowca ma miejsce po to, żeby po prostu nowe transze pieniędzy znowu popłynęły i żeby znowu móc się na nich uwłaszczyć, robiąc na przykład ekspertyzy na poziomie Wikipedii, bo jestem w stanie udowodnić, że na przykład firma, która dla rządu sporządziła raport, przepisała słowo w słowo łącznie z błędami ortograficznymi z Wikipedii dane o protestach w sprawie Żarnowca. Jak pytałem, znaczy wiem skąd jest źródło Wikipedii, to pani Kordulska, książka Zanim wejdziesz na drzewo, taka broszura o ekologii, o protestach ekologicznych. Jak pytałem skąd ona miała materiały, to ona mówiła, że ona nie ma egzemplarza książki w domu i nie pamięta co tam w ogóle napisała. Tymczasem wiele opracowań quasi pseudonaukowych powołuje się na to, to był właśnie ten reaktor wieziony. Wiele opracowań powołuje się, czy na przykład pan Szmajdziński jako na własne wspomnienia przywoływał właśnie fragmenty Wikipedii. A nie, milicja była wówczas jeszcze, o tu widać było, że to jeszcze się nazywało milicja. W każdym bądź razie jest pytanie, czy tylko kwestie społeczne opracowali na podstawie Wikipedii, czy te merytoryczne także, czy po prostu kwestie społeczne wzięto z Wikipedii, dlatego że nikt społeczeństwa nie traktuje poważnie. I bardzo szybko do powodów, dlaczego mimo wszystko ówczesny protest się udał, bo w końcu oczywiście elektrownię zamknięto. Przynajmniej na te 15 lat. Prawdopodobnie dzisiaj też nie zostanie zresztą zbudowana, natomiast duże pieniądze na to pójdą. Jest kilka takich powodów. Jednym to jest determinacja. Mimo że ekipa się ciągle zmieniała i w praktyce z tych, co zaczęli, nikt nie dojechał do końca, a jednym z nielicznych, który brał udział w największej części protestu, był właśnie Belfer. Ale pojedyncze osoby brały udział w więcej niż tam dwóch, trzech etapach tego protestu, to mimo zmieniającej się ekipy, ona była kontynuowana, ta akcja, przez wiele, wiele lat. Po drugie, tutaj Jarek Mistewicz też o tym mówił, a polityczność. Bo akcja niby była przeciwko komunie, no bo komuna broniła tego, ale o tym, że to nie do końca tak było, świadczy fakt udziału w protestach ZSL-u, SD, PRON-u, rad wojewódzkich, znaczy tych gminnych i tak dalej. A o tym, że to ma znaczenie, przekonuje na przykład sprawa taka, w Gdańsku doszło do zablokowania przez jednego z działaczy ekologicznych i jego mamę z pomocą niewielką kilku kolegów. Symboliczne protesty zorganizowali, a tamci pozakładali sprawy w sądzie i tak dalej, doszło do zablokowania czterech marketów. Tymczasem grupy prawicowe nie potrafiły zablokować jednego marketu, mimo że to było robione przez prawie 1000 osób. Dlaczego? Dlatego, że oni traktowali to jako kampanię polityczną i nie informowali nie tylko społeczeństwa czy ekologów, a nie informowali nawet innych grup prawicowych, bo a nuż tamci by przyszli na ten wiec i by to oni zdobyli punkty wyborcze, a nie ci. Dziś w dużym stopniu protesty społeczne nie wychodzą właśnie dlatego, że są bardzo szybko przechwytywane przez partie polityczne i rozmieniane na drobne, co zniechęca i społeczeństwo, i często działaczy. Po trzecie, było to organizowanie protestów w mieście, a potem w stolicy, a potem na świecie, a nie na przykład tak, jak robią Greenpeace'owcy, że w kilka osób, czy jak VIP-owcy robili swego czasu, w kilka osób jadą do lasu, przywiązują się do drzewa, no i oczywiście w ten sposób zdobywają sławę, w ten sposób czują się fajnie i tak dalej, tylko że nikt o tym nie wie. I na przykład Góra Świętej Anny czy Czorsztyn padły w dużym stopniu dlatego. Gdyby były protesty w Opolu czy w Krakowie, a nie w Czorsztynie czy na Górze Świętej Anny, może by się udały.
tak jak się udał protest przeciwko Żarnowcowi w Gdańsku. Jak oni pojechali raz do Żarnowca, to otoczyła ich Straż Przemysłowa, zaprosiła do dyrektora, który dał im ciasteczka i kalendarze reklamowe Żarnowca i wysłał z powrotem. I to była wersja lightowa, bo na przykład w Czorsztynie skończyło się wieloma pobiciami i kolegiami, które jeszcze już w III Rzeczypospolitej miały miejsce i ciągnęły się sprawy przez wiele lat karne. Kolejna sprawa to jest brak NGOsów w dużym stopniu. Bo niektórzy uważają, że powstanie NGOsów to jest wzmocnienie ruchu ekologicznego i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem oprócz tych faktu, że wiele akcji jest robionych dla popisu, no tak jak właśnie greenpeaceowe, to jeszcze jest zawodostwo, czyli życie z grantów. W momencie, kiedy się żyje z grantów, to nie jest się zainteresowanym tym, żeby akcja się udała, ale tym, żeby dostać granty. No i efekt jest taki, że na przykład to, co robiliśmy w Gdańsku na Garcarskiej, już nie będę mu wymieniał z grzeczności i litości nazwy tej organizacji ekologicznej, konferencję prasową teraz, przy odgrzaniu sprawy Żarnowca, konferencję prasową, po czym oni dostali z Urzędu Wojewódzkiego telefon, że jak jeszcze raz, no i więcej już nie zorganizowaliśmy u nich żadnej konferencji. Bo po prostu... Ja już przepraszam, ostatnie zdanie. Tak, i oczywiście brak liderów. Belfer jest jedną z mniej znanych postaci, między innymi dlatego, że wypychał zawsze innych na czoło, a to naukowców, żeby wyglądali w garniturze, no bo widzieliście, jak on wyglądał. To no dosyć kiepsko z punktu widzenia medialnego. To wolał wypchnąć faceta w garniturze z tytułem profesora. A to innych ludzi i tak dalej. W każdym razie nie pchał się na czoło, ale to dawało efekt taki, że nie można było nikogo kupić, wyeliminować. Tutaj jest sprawa na przykład, jak wyeliminowano dużą część działalności takiej, no to łapówka, którą przyjął obywatel w Łodzi, która spowodowała nie tylko obniżenie rangi protestów ekologicznych i masę artykułów w prasie, że to wszystko jest dla pieniędzy, ale i zmianę przepisów, że trzeba na przykład wadium założyć w sprawie karnej, znaczy w sprawie, no w sądzie, co powoduje, że większość nie stać na 100 tysięcy wadium na przykład. No i ostatnia sprawa to jest ta elastyczność, o której mówiłem, czyli po prostu dostosowywanie się w każdej chwili do sytuacji bez założenia, bo to jest tak, że na przykład WIP-owcy byli przeciwko przemocy, za przemoc uznali na przykład rzucanie, turlanie po ziemi płyt w kierunku ZOMO z okrzykiem zmieńcie płytę, jak oni wzywali do rozejścia się. Oczywiście z drugiej strony jest terroryzm i non-violence i terroryzm są elitarne. Nie dają wejść, zaangażować się społeczeństwa. To oznacza, że społeczeństwo po prostu patrzy na to jak na mecz, nie? Może kibicować oczywiście tej czy innej stronie, ale nie poprze żadnej, nie? Czynnie. To jest jeden taki motyw. A drugi to jest oczywiście to, że no to, co wspominałem, że ludzie, którzy w każdą niedzielę używali butelek z benzyną, w każdy piątek byli kompletnymi pacyfistami. Czasem zdarzało się tak w ciągu jednej manifestacji, że po prostu zmienialiśmy technikę i druga strona zupełnie głupia, bo nie wiedziała, czy atakować, czy nie atakować, co robić, nieprzewidywalność i tak dalej. Dobrze, na razie tyle. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie, w piątki robi się demonstracje, żeby po 48 godzinach wyjść. Dajcie się aresztować, to będzie o was głośno. A w niedzielę wolno się bić.